Witold Pilecki we wrześniu 1940 roku dobrowolnie dał się pochwycić podczas łapanki i wywieźć do obozu koncentracyjnego KL Auschwitz. Spędził tam ponad 2,5 roku. Budował siatkę konspiracyjną, a w raportach dla podziemia informował o sytuacji w obozie i zagładzie Żydów. W 1943 roku Pilecki dokonał rzeczy, wydawałoby się, niemożliwej. Wraz z dwoma towarzyszami uciekł z obozu. Tak zwane raporty Pileckiego, zwane także raportami Witolda, są obok raportów Jana Karskiego pierwszym na świecie świadectwem koszmaru Holokaustu. Witold podczas wojny polsko-bolszewickiej jako kawalerzysta walczył w Bitwie Warszawskiej. Po wojnie zajął się rodzinnym majątkiem Sukurcze, gdzie był znany ze swojej społecznej działalności. Miał dwójkę dzieci, chętnie pisał wiersze i malował. Założył pierwsze w okolicy kółko rolnicze i spółdzielnię mleczarską, dzięki którym lokalni rolnicy bronili się przed narzucanymi niskimi cenami żywności. Beztroski czas zakończył wybuch II wojny światowej. We wrześniu 1939 roku nazistowskie Niemcy i Związek Sowiecki napadły na Polskę, rozpoczynając najkrwawszą wojnę w historii. Mimo zaciętych walk w październiku 1939 roku armia polska została pokonana. Kraj znalazł się pod podwójną okupacją, niemiecką od zachodu, sowiecką od wschodu. Witold Pilecki był jednym z twórców Tajnej Armii Polskiej, organizacji konspiracyjnej, której celem była niepodległość i przygotowanie kadry przyszłych formacji wojskowych. W tym czasie powstawał niemiecki obóz śmierci KL Auschwitz. Nie było wiadomo, co tak naprawdę dzieje się za drutami obozu. Po uwięzieniu w nim dwóch członków TAP pojawiła się potrzeba poznania sytuacji na miejscu. Wykonanie ryzykownej misji infiltracji obozu zaproponowano Pileckiemu. Zgodził się. 19 września 1940 roku Witold Pilecki dał się ująć podczas niemieckiej łapanki na warszawskim Żoliborzu. Dwa dni później, wraz z transportem liczącym 1705 więźniów, Witold Pilecki trafił do Auschwitz. Otrzymał numer 4859. Posługiwał się wtedy fałszywą tożsamością. Niemcy byli pewni, że nazywa się Tomasz Serafiński. Już sama podróż była torturą. Drzwi wagonów były szczelnie zamknięte, a więźniowie ściśnięci do granic możliwości. Podczas całodziennej podróży nie otrzymali nic do jedzenia ani do picia. Po przybyciu na miejsce zostali ustawieni w kolumnę. Byli bici, kopani, szczuci psami i przy nieustannych krzykach zostali zagonieni do marszu. Tego dnia Pilecki stracił dwa zęby. W trakcie pobytu w obozie wielokrotnie cudem uniknął śmierci. Mimo tego za wszelką cenę chciał wykonać zadanie, którego się podjął, i kontynuować konspiracyjną działalność. Potajemnie wysłał dwa listy do rodziny, w których prosił, aby nie starała się go wykupić. Kłamał, że przebywa w dobrych warunkach. Pilecki stworzył siatkę obozowej konspiracji, związek organizacji wojskowej, która opierała się na tak zwanym systemie piątkowym. Dla bezpieczeństwa członków grupy formowały się niezależnie, każda bez wiedzy o istnieniu pozostałych. Członkowie mieli następujące zadania: podtrzymywanie kolegów na duchu, zbieranie informacji o sytuacji w obozie i przekazywanie ich poza mury obozu, organizowanie żywności i odzieży i wreszcie szykowanie powstania przeciw Niemcom. W marcu 1942 roku ZOF liczyła około 500 osób, a rok później jej liczba znacznie wzrosła. Pilecki nakazał zbierać informacje o skali ludobójstwa. Raporty przez Warszawę miały informować Londyn. Przekazywali je zwolnieni lub zbiegli z obozu członkowie organizacji, których Pilecki wcześniej przygotował do roli łączników. Informacje przekazywane ustnie lub spisane na bibułce opisywały życie w obozie, traktowanie więźniów, ich pracę i stosowane kary. W wysyłanych meldunkach stale nakłaniał Komendę Główną Armii Krajowej zakonspirowanych polskich sił zbrojnych do podjęcia działań zbrojnych w celu uwolnienia więźniów. Ponieważ na te sugestie nigdy nie otrzymał odpowiedzi, zdecydował, że problem osobiście zreferuje w Warszawie. W nocy z 26 na 27 kwietnia 1943 roku Pilecki dokonał rzeczy, wydawałoby się, niemożliwej. Wraz z dwoma towarzyszami, Edwardem Ciesielskim i Janem Redzejem,
uciekł z obozu Auschwitz. Na wolności Pilecki napisał pierwszy raport z Auschwitz. Jego relacja została przekazana Komendzie Głównej AK i przetłumaczona na język angielski, niemiecki i francuski. Jesienią 1943 roku Pilecki napisał drugą, rozszerzoną relację, którą zatytułował Raport W. 1 sierpnia 1944 roku, po niemal 5 latach niemieckiej okupacji i terroru, mieszkańcy Warszawy stanęli do walki o wolność. Wybuchło Powstanie Warszawskie. Pilecki czynnie włączył się do walki. Walczący dzielnie przez 63 dni powstańcy, opuszczeni przez świat, przegrali walkę z bezwzględnym przeciwnikiem, a Witold trafił do niewoli niemieckiej. Koniec wojny oznaczał dla Polaków kolejny totalitarny reżim, tym razem komunistyczny. W grudniu 1945 roku Pilecki pod fałszywym nazwiskiem powrócił do okupowanej przez Sowietów Polski. Przystąpił do działalności niepodległościowej. Aresztowany w 1947 roku przez kontrolowany przez Sowietów Urząd Bezpieczeństwa, został poddany w śledztwie brutalnym torturom i skazany na śmierć w procesie politycznym. Wyrok wykonano 25 maja 1948 roku, strzelając Pileckiemu w tył głowy w piwnicy jednego z warszawskich więzień. Pilecki, podobnie jak tysiące innych walczących ze zniewoleniem sowieckim, został bestialsko zamordowany i wrzucony do bezimiennego masowego grobu. Zostawił żonę i dwoje małych dzieci. Do dziś trwają poszukiwania miejsca, w którym Witold Pilecki został pochowany. Pamięć o Witoldzie Pileckim przez dekady była zakazana. I dopiero po obaleniu komunizmu w 1989 roku przywrócona została historii. Dopiero w wolnej Polsce Pilecki został zrehabilitowany i pośmiertnie awansowany na pułkownika, a jego niezwykła historia stopniowo staje się znana na całym świecie.